66%. No to kurde, będziemy mieli dzisiaj 72 albo 71 jak nic. Dobra, zobaczmy teraz. Ostatnia misja z kolejnego rozdziału, to jest rozdział 6, więc... Bo w ogóle taka ciekawostka, jak zauważyliście, od trzeciego rozdziału mamy tylko po 3 misje na rozdział. No ale ostatnia misja będzie miała akurat z powrotem 4, tak więc... Pierwszy, drugi i ostatni rozdział mają po 4 misje. Taka ciekawostka poza ekranu ciekawostek. Misja 19. Strzelanina z bocznym wózkiem. Zadania. Zniszcz pierwszą witrynę startową. Zniszcz drugą stronę startową. Wyjdź z miasta. Sabotaż się udał, jak widzicie. Że tak powiem, wszystko w płomieniach stoi. A my tu będziemy unicestwiali naszych, kurde, ziomeczków, którzy chcą znowu mieć kolejną dawkę ołowiu. Nie powiem nawet, gdzie wpakowaną, bo nie wolno tak mówić. Ja widzę, że nieważne, gdzie my podejdziemy, to już od razu, kurde, wszystko w wybuchu stoi, tak więc... Ładne dymy żeśmy zrobili, nie powiem, że nie. Tu jeden szlaban już jest dla nas otwarty. Przyznam szczerze, że teraz czuję się jak w takim typowym więzieniu. Zobaczcie, kurde. Ten drut kolczasty tutaj wokół nas jest. Masakra, w ogóle gdzie my żeśmy trafili? Do jakiegoś wariatkowa co najmniej. A tu przy okazji apteczka jest. Znaczy są dwie, ale ja jedną wziąłem sobie. No ale to przejdźmy teraz dalej. Wiecie co? A warto wrócić jeszcze raz po tą apteczkę. Bo jest jeszcze jedna, to skorzystajmy póki możemy. Żeby mieć full HP. A czemu by nie? Yeah! A kogo my tu mamy? Siemano. A będziemy naparzać teraz. O kurde, dymy. Make use of that 44 and get us some cover. O kurde, ty! Czekałem na ten poziom. Znaczy, coś czułem, że będzie taki poziom w końcu, prędzej czy później w gierce, ale kurde. Dobrze, fajnie. Ale teraz dymić będzie. Ojoj. Ale im współczuję. Dawaj, dawaj, szybko Zenek, jedziemy. Bo tutaj trzeba, kurde, nakarmić pacjentów. Okay, you're getting out up ahead. The V1 launch site should just be up the path. Destroy the V1 and be careful. Wow. Oj, oj, przez chwilę myślałem, że my nie doskoczymy. Dobra. Hurry! Myślałem, że mam tutaj zniszczyć tego. Ale nie mam zniszczyć tego szlabonu. Po prostu muszę teraz tych tutaj pacjentów nakarmić. Wiem co trzeba zrobić nawet. Ale zanim to zrobimy, zobaczmy co tutaj będzie kryło się. No, dokładnie, trzeba się kurde w rajece wyleczyć. Uciekamy. Możemy jechać? Tak, możemy jechać. I dobra. I standardowo znowu to samo. Tak więc w momencie, kiedy robimy coś takiego, to może w końcu pogadajmy sobie na jakiś, kurde, luźny temat. Bo nic szczególnego tu robić nie będziemy, poza tym, że będziemy wybijać tutaj koleżków. Więc tak jak już wspominałem wcześniej, cały czas nagrywam to 1 lutego. Tym razem jest godzina już 16:19, kiedy to nagrywam. No i jesteśmy coraz bliżej końca gierki już. Ta moja lista let's play jest powolutku budowana.
A za niedługo będziemy kończyli fazę 2021/2022. Bo za niedługo będą nas czekały trzy ostatnie let's play'e, czyli Sonic Advance 1, 2 i 3. I wtedy zakończymy pierwszą listę let's play oficjalnie na kanale, która została od początku do końca zrobiona. Od początku do końca została zrobiona, bez żadnych kurde tutaj wymówek. Czy bez jakichś tutaj kombinowań pokroju, że o, nie mam czasu, znaczy nie mam czasu, nie mam ochoty, czy coś w ten deseń, nie? Ale dymy, o kurde. Trochę żeśmy sobie ich wybili teraz. I ogólnie jakie macie wspomnienia właściwie z tymi misjami, które teraz robię? Bo podejrzewam, że są ludzie, którzy zaszli na pewno dalej ode mnie w tej gierce. Więc dlatego jestem ciekaw waszych wspomnień. Nie zeznań, tylko wspomnień. Okej. Dobra. I kolejny samolot trzeba wysadzić? Dobrze widzę? Od tylca mnie naparzają. To mi się już nie podoba. Nieładnie tak od tylca. Nie uczyli cię gnoju? Co, jak ten? Jak będziesz się mył, to też ktoś cię ma od tylca tam posuwać? Albo jak będziesz się schylał pomydło w więzieniu, też cię mają od tylca ten? Posuwać? No, więc właśnie, więc nie życz drugiemu, co tobie niemiłe, śmieciu. Znaczy już na szczęście gryziesz ziemię, ale sam fakt. Bardzo mi się nie podobał. O, i chyba przejeżdżamy przez most, którego już widzieliśmy poprzednim razem. A przynajmniej taki bardzo podobny do siebie. No wszystkie są podobne do siebie te konstrukcje. You made it, udało się. I to była cała misja. O proszę, kurde. Fajnie. The ability to precisely hit a long-range target with an explosive warhead was only a theory when the war started. The Allies experimented with radio-controlled drones, while the Japanese used human kamikazes to inflict damage in the Pacific. At their Peenemünde research lab, however, German scientists developed the V-1 flying bomb. Almost 30 feet long and powered by a pulse jet engine, thousands of these vengeance weapons were launched from sites all over Western Europe, inflicting heavy damage. After the war, captured V-1s were used by the United States to leapfrog into a new realm of guided missile development. Though progress would still have the occasional setback. No moi drodzy, cóż ja mogę powiedzieć? Trzy gwiazdeczki. Elegancko. Bardzo dobrze. Bardzo to mi się podoba. No to już zakończyliśmy sobie rozdział szósty. No. Ale szybko nam poszło. O ja cię sunę. Rozdział szósty już ukończony. Aż uwierzyć w to nie mogę, 70% gry już mamy. Zobaczymy, co teraz w menu będzie. A, znowu kurde kula wyjdzie. Time is short, so I'll be brief.
With a successful breakout from Normandy by our troops, the Nazis are quickly falling back to their border. Knows that France has been lost, and we've intercepted a communique ordering Dietrich von Choltitz, the general in charge of Paris, to burn the capital before the Allies get there. Apparently, though, Choltitz is having second thoughts about going down in history as the man who extinguished the City of Lights, and the Swedish Consul General has stepped in to broker a ceasefire. Unfortunately, we can't be sure all the junior officers will go along with disobeying a direct order from the Führer, and there are reports of explosives being distributed to key locations around the city. Paris has survived for over 4 years under Nazi occupation. It would be horrible for it to be destroyed now, on the eve of its liberation. It's time for you to go home, Manon. Good luck. Final Uprising. Moi drodzy, rozdział 7, Liberation. Wróciliśmy do naszego domu, czyli do Francji. Tam właśnie, gdzie Żaka żeśmy spotkali, który poświęcił się dla nas, głąb. I jesteśmy z powrotem tam, gdzie powinniśmy być. Ale to zostawimy sobie już na jutrzejszą i zarazem ostatnią sesję. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie kanał po więcej. Wpadajcie na socjale, linki są pozostawiane w opisie. Oczywiście z dzwoneczkiem zasubskrybujcie kanał, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawione w opisie oraz na Instagram, ponieważ na Instagramie informuję was o odcinkach lub ogólnie o tym, co się tam u mnie dzieje. Link również jest w opisie podany i czasami nawet tam powiadamiam, jeżeli YouTube nie da powiadomienia na YouTubie. YouTube nie da powiadomienia na YouTubie. No i mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. To był 1 lutego dzisiaj, kiedy to nagrywam. I co już? Jutro kończymy tę gierkę. Dzisiaj mieliście premierę pierwszego odcinka o 15:00. A my już będziemy jutro kończyć gierkę. A wy dopiero będziecie zaczynali przygodę z tą serią. Dobra, nie przedłużam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.